mieliśmy swoje sytuacje, ale też w drugiej połowie na początku mieliśmy dwie stuprocentowe, które muszą paść. No, jak nie strzelamy bramki, no niestety to się mści. Gramy w dziesiątkę, temperatura wiadomo 13, pogoda jest też... No i wiadomo, że trochę brakuje tego zdrowia, ale myślę, że dzisiaj pokazaliśmy walkę i nawet w 10 to nie było już tak wiadomo, że nadziewaliśmy się na kontry, ale też nie baliśmy się tej walki i myślę, że gdybyśmy grali w 11, to mogłoby się różnie to potoczyć. Czyli tu najgorzej chyba szkoda tego, że kilometry zrobione ogromne, a jednak ta jedna bramka padła. Dokładnie, ale tak jak mówię, no, niewykorzystane sytuacje się mszą i tyle. Jeszcze pytanie, no chyba nie pamiętasz też takiej sytuacji, żeby dwóch młodzieżowych zawodników w tak krótkim odstępie no musiało zejść z boiska jeszcze w dodatku na tej samej pozycji. No nie, to ewidentny. Pierwsza się zdarzyła, nawet też nikt nie wiedział, czy może ktoś wejść w ogóle, bo to też taka sytuacja niespodziewana, tak, bo to nie było, że czerwona kartka, czy coś, tylko po prostu łapią kontuzję i to zdarzenie losowe, więc też nie wiedzieliśmy, czy może grać, czy nie i w końcu się dowiedzieliśmy, że jednak nie, no i musieliśmy walczyć. Od Ciebie nikt nie oczekuje strzelania bramek, ale pewnie cały zespół frustruje, że to jest kolejny mecz i będzie frustrowało przed wtorkiem kolejnym ważnym meczem, że kolejny mecz na zero z przodu. Zdecydowanie, no tak jak mówiłem, mieliśmy naprawdę w początek drugiej połowy dwie takie stuprocentowe sytuacje, po których no, musimy wymagać strzelania bramki. I gdyby padły te bramki, to moglibyśmy bronić tego wyniku i byłoby inaczej. A tak to trzeba się zebrać na wtorek. Nie? No oczywiście, no trzeba więcej siły i nie ma czasu, trzeba robić punkty, no taka jest prawda. Dziękuję.